70 Mi Omni 360 model X200. Co w środku? Kamera, wersja biało-czerwona, bardzo patriotyczna. Dwa wejścia USB do zapalniczki, kabel zasilający USB typu C i łopatka ułatwiająca montaż. I folie elektrostatyczne do montażu na szybie i zapasowy przylepiec. Seventy Mi 4G Hardwire Kit, czyli dwa w jednym. Adapter zasilania do instalacji elektrycznej, dzięki któremu zasilana jest kamera podczas postoju w trybie parkingowym i wbudowany jednocześnie moduł 4G LTE, do którego wkładamy kartę SIM z transmisją danych. No i dzięki temu modułowi mamy dostęp do wideorejestratora X200 zdalnie, przez internet, przez chmurę. Co to daje? Podgląd na żywo tego, co kamera widzi, możliwość obracania tą głowicą w prawo, w lewo, też zdalnie, no i funkcja powiadamiania o zdarzeniach na aplikację w smartfonie. Takie są przynajmniej założenia i zapewnienia 70Mi, jak będzie w rzeczywistości, jak ta funkcja będzie się sprawdzać. Oczywiście sprawdzę to, a teraz tylko pokażę, co jest w tym. Moduł, do którego wkładamy kartę SIM, tutaj jest slot. Tutaj zasilanie do kamery. Ten moduł jest przyklejany, można go przykleić na przykład na szybie. Kabel podłączany do instalacji elektrycznej. Kabel USB typu C, który podłączany z jednej strony do modułu, a z drugiej strony do wideorejestratora. Włączam i testuję.